na razie jeszcze do zawodnikom, aby numer startowy mieści oczywiście. Do bramy wjazdowej do szkoły możemy się powolutku już ustawiać do startu. Przypominam, startujemy z czarnej. Jeszcze uczynić w biurze zawodnym. Uwaga, bardzo proszę o zejście z trasy biegu. Odliczamy podobnie jak biegu główne. Od 10 do 0 i pan Michał Zieliński da sygnał do startu. 3, 2, 1 i proszę. Dzieciaki śpiewa stoją. Pierwsza dwójka, a tutaj miejsce. O, jest dziewczyna. Pięknie. Chłopiec. Chcę zrobić zdjęcie ładnie moim dzieciom, jak polecam. No nie wiem, czy dam radę. Jeszcze trochę. No właśnie. Brawo. I wszyscy, którzy patrzą bieg, otrzymują. Oj, pomalutko! Medale dla wszystkich uczestników dzisiejszych. Jeszcze trochę, dawaj. Nie rezygnuj, do końca zbiegamy. Do końca, żeby się napłacało. Żeby się napłacało. On się poplątało. Brawo! Góry do limety, a tam na każdego zawodnika zawodniczkę czeka medal. Jeszcze 30 metrów. Za chwilę pokonanie 1000 metrów. Dobrze, to wszystkie mamy osiągnięte medale za ukończenie dzisiejszego biegu. A na linii startu wielu zawodników, wielu zawodników pytało pana starostę, dlaczego dziś nie biegnie, bo normalnie pan starosta również biega. 3, 2, 1 i poszli. Nie grupa, ale są dziewczyny, chłopacy, szkoły gimnazjalne. 2000 metrów. Nie, to wtedy mnie nie interesuje los. I z osobami dorosłymi, jak mieliście, podobnie jak jeszcze we szkół podstawowych, po biegu otrzymują pamiątkowe medale. Druga dziewczyna, a 30 metrów. I medal